Dobry wieczór, pani poseł. Cześć. Bardzo dziękujemy, że zgodziła się pani na udzielenie nam wywiadu. Jak pani minął dzisiaj dzień? Dobry wieczór, witam serdecznie. No, był bardzo intensywny, byłam w terenie z mieszkańcami, którzy prosili o interwencję. Chętnie o niej opowiem, ponieważ w głowie mi się nie mieści, że decyzje, które zapadają w urzędach, mogą ludziom zniszczyć życie, ich dorobek i wywrócić wszystko do góry nogami. No na pewno jest to bardzo ciekawy temat. Czy mogłaby nam właśnie pani trochę więcej opowiedzieć na ten temat? Już opowiem. Kilka tygodni temu do mojego biura poselskiego wpłynął mail od mieszkańców jednej z gmin, ościennych gmin koło miasta Lublin, przez które przebiega trasa S19 Via Carpatia, na którą wszyscy czekaliśmy i jest niezwykle potrzebna. Mail, widziałam, trafił do wielu posłów. Odczekałam parę dni, bo myślałam, że to tylko taki mail, który ma, że tak powiem, sprowokować być może jakieś działania, ale zainteresowało mnie to z tego powodu, że no, ludzie bardzo emocjonalnie opisywali sytuację. Gospodarz, który ma blisko 100 hektarów ziemi, uprawia, sieje zboże, silosy, zostało mu poszatkowane gospodarstwo rolne i właściwie nie może prowadzić działalności, nie może dojechać sprzętem i tak dalej. Więc skontaktowałam się z tymi ludźmi, przyjechali, pokazali mi zdjęcia i wiecie co Państwo, no myślę sobie tak, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. No i każda inwestycja rodzi pewne konsekwencje i pewne problemy. Więc uznałam, że no być może to jest subiektywna ocena, ale byłam tam dzisiaj na miejscu i muszę Państwu powiedzieć, że czegoś takiego nie widziałam. Wiadukt, który idzie w pola, wjeżdża się na niego od polnej drogi i wyjeżdża się na polną drogę. Więc właściwie powstał, nie wiem po co i dla kogo. W domu tych państwa z okna widać no, nasyp ziemi, zresztą państwu pokażę. I ci ludzie mówią, że, nie, że tam się po prostu nie da żyć, że to jest ich ojcowizna. Widziałam, że są już spakowani, że tam nie mieszkają. Starszy pan, który tą ojcowiznę przekazał dzieciom, jest w złym stanie zdrowotnym, karetka go zabrała, bo nie mieści mu się w głowie to, że tak można z ludźmi postąpić. Pokazywali mi pisma, bo sprawa się już ciągnie od dawna i mówili, że w 2019 roku przed wyborami byli u nich różni kandydaci na różne funkcje, obiecywali pomoc, wymieniali nazwiska bardzo znanych polityków dzisiaj z pierwszych stron gazet, którzy mówili, że ich nie zostawią, a jednak ich zostawili. Napisałam w tej sprawie interpelację w grudniu z prośbą o udzielenie informacji, jak jest z wywłaszczeniami, z tak zwanymi resztówkami. Odpisano mi, że jeżeli da się żyć, mówiąc tak skrótowo, to nie ma wywłaszczeń, a jeżeli nie, no to trzeba uzasadnić bądź iść na drogę postępowania sądowego. Ale wiecie co Państwo, tak sobie pomyślałam, że to naprawdę trzeba mieć dużo złej woli, żeby ludziom tak zgotować taki horror. Ja nie wiem, czy widać w kamerce ten wiadukt, prawda? Tak, tak, widać. To jest wiadukt, na który się wjeżdża z drogi polnej. Natomiast pokażę Państwu, zostawiono im metr od domu, jeśli chodzi o całą inwestycję, więc wywłaszczono po drugiej stronie wiaduktu pola, na których nikt nie mieszka, po prostu nikt, a ich, można powiedzieć, okrojono dookoła i każe im się. Tak to wygląda od strony ich, tak dużo pokazywać, ale tak reasumując całą sprawę, ja w tej chwili walczę o podobną sytuację w Janowie Lubelskim, w gminie Janów, gdzie planuje się obwodnicę Janowa, która ma przebiegać przez teren największej zabudowy jednorodzinnej.
I sytuacja będzie analogiczna, bo zafunduje się ludziom nasypy, wiadukty kilka metrów od ich mieszkań, od ich domów, od ich okien. I tak się zastanawiam, jeśli ktoś planuje coś dla innych, to czy mógłby się zastanowić, jak on by się odnalazł w danej rzeczywistości, bo gdyby projektant bądź osoba decyzyjna podejmowała decyzję w oparciu o taki ludzki aspekt, to na pewno nie byłoby takich dramatów. Ja mówię, ja wiem, że nie zawsze da się wszystko pogodzić. Ja byłam w samorządzie, pracowałam 9 lat i zawsze każda inwestycja budziła kontrowersje. Teraz mam też taką sytuację w gminie Lublin, w dzielnicy Domku, człowiek przedsiębiorca, których zresztą bardzo popieram, chce składować odpady. No ale to nie jest ani miejsce, ani plan tego nie przewiduje. No i tak sobie myślę, czy osoby, które wydają decyzje, biorą pod uwagę właśnie ten czynnik ludzki, ten wątek ludzki, który czasami wywraca ludziom życie do góry nogami. To w takim razie, jak jesteśmy akurat w tym temacie, to jak mają się czuć ci ludzie, co mają ich wywłaszczyć, jak planują CPK zrobić, cały Centralny Port Komunikacyjny, bo tam jest cały czas walka o te gminy i miejsca. No właśnie, widzę, że tutaj Państwo Koalicja Obywatelska walczy o te gminy. Pamiętam, że walczycie właśnie Państwo. Może Pani coś, poseł się wypowie na ten temat? No, wszyscy wiemy, że Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja, w tej chwili właściwie inwestycja. To spółka, która pilnuje łąki, iluś tam set hektarów. Pan prezes i pan poseł bierze ogromne pieniądze za tą funkcję. Zaplanowano, mam wrażenie, inwestycje na zasadzie postawienia punktu na mapie Polski, nie analizując otoczenia, nie analizując tej kwestii społecznej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zastanawiam się, kto powinien ponieść już w tym momencie konsekwencje, bo na obecną chwilę, z tego co pamiętam, wydano 400 milionów? Dobrze mówię, mogę tych cyfr dokładnie nie pamiętać, bo tych nietrafionych inwestycji jest tak dużo, że i te kwoty się zmieniają niesamowicie. Ale na pewno każdego miesiąca więcej wydajemy na CPK, tak, którego jeszcze nie ma. Skandaliczna inwestycja. Ona wpłynie bardzo negatywnie na małe porty lotnicze, takie jak port na przykład w moim regionie, port lotniczy Lublin, który walczy o przetrwanie, ale też inne porty, te, chyba które nie mają, tak, ten w Radomiu oczywiście, ale te, które nie mają cargo, no to myślę, że mogą sobie nie poradzić. No to Maćku, proszę. Wie Pani, ogólnie posłowie cały czas i europosłowie PiS-u zmieniają cały czas narrację co do środków przyznanych nam z KPO. Coraz częściej słyszymy, że bez tych środków sobie poradzimy i że damy sobie radę. Czy damy sobie radę i czy uważa Pani, że może rząd otrzymuje finansowanie z innych krajów? Ja już mówiłam to wielokrotnie i powtórzę. Unia Europejska stworzyła największe narzędzie pomocowe w swojej historii dla swoich członków, czyli plany odbudowy dla wszystkich państw członkowskich. Dla Polski przeznaczono kwotę w przeliczeniu, no bo ten kurs się zmienia, około 770 miliardów złotych. To są zarówno granty bezzwrotne, jak i pożyczki, ale nawet jeśli są to pożyczki, to są na takich warunkach, jakich żadne państwo nie jest w stanie wynegocjować w żadnym bank, bo to nie są tak zwane kredyty komercyjne. To są pożyczki pomocowe. Zapewniano nas, wszystkich obywateli, na licznych billboardach, na setkach billboardów za setki złotych, chyba 15 milionów złotych wydali na billboardy informujące o planach odbudowy.
z wielką, że tak powiem, pompą rozdawano w regionie papierowe czeki na różnego rodzaju inwestycje, a dziś mówi się, że no te pieniądze są nam niepotrzebne. Nie słyszałam większej bzdury, bo po pierwsze budżet państwa jest niezwykle nasycony, przesycony różnego rodzaju inwestycjami, wydatkami. Wiemy doskonale, że dług państwa rośnie. Wiemy doskonale, co stwierdził NIK, że poza budżetem przez różnego rodzaju agendy idzie strumień pieniędzy wydatkowany publicznych pieniędzy. Widzimy, jak rośnie inflacja. Widzimy, jak przerzuca się ogromne koszty na samorządy i widzimy, jak obciąża się obywateli. No to, co się dzieje z tym Polskim Ładem, podatki, przeróżnego rodzaju haracze, 40 opłat, różnych opłat, haraczy, które są zawarte w produktach, w usługach. Więc, szanowni państwo, to pokazuje, że nie ma absolutnie żadnej racjonalnej polityki państwa w zakresie finansów. Zresztą powiedział to, ja dzisiaj słuchałam wywiadu pana prezesa Kaczyńskiego, że no za Polski Ład nie wypalił i kwestia podatkowa, ponieważ realizowali go ludzie, którzy no, nie byli do niego przekonani. I nie byli to ministrowie i nie byli to wiceministrowie, tylko różnego rodzaju departamenty i urzędnicy. No ręce opadają. W Ministerstwie Finansów pracuje ponad 2600 pracowników, 7 wiceministrów, przepraszam, 6 już teraz, jeden zdymisjonowany, i robi się takiego gniota, którego się poprawia kolejnymi gniotami, bo Polski Ład został już w 40 razy poprawiony. Nie wiadomo, jak się będziemy rozliczać. Mamy podwójny system podatkowy, jeden wielki chaos, a z drugiej strony mówi się, że pieniądze unijne są nam niepotrzebne. To ci wszyscy europosłowie, ja mówiłam o tym, którzy zarabiają około 140 tysięcy euro rocznie, niech po prostu zrezygnują z tych pieniędzy. Dokładnie. Skoro nam się każe obywatelom rezygnować z pomocy po kryzysie wywołanym pandemią, to niech oni zrezygnują ze swoich diet. Ja też mogę ze swojej zrezygnować, żeby było sprawiedliwie, ale skoro pieniądze europejskie są nam niepotrzebne, to obawiam się, że tacy europosłowie też są nam niepotrzebni. To ja mam jeszcze właśnie do tego tematu pytanie. A jak się pani nie czuje po dzisiejszym wyroku pieniądze za praworządność, właśnie mechanizm pieniądze za praworządność? Ja sobie nie wyobrażałam innego wyroku. Naprawdę nie wyobrażałam sobie, ponieważ nie ma ważniejszej funkcji, oczywiście poza panem prezydentem, ale jeśli chodzi o rząd, ważniejszej funkcji jak funkcja premiera. Jeżeli pan premier godzi się na zasadę pieniądze za praworządność, to powinien wiedzieć, że jako osoba odpowiedzialna dotrzymuje się umów. Zresztą każdy człowiek, czy to premier, minister, czy to zwykły obywatel, dotrzymuje umów. Wyobraża sobie pan zawrzeć z kimś dzisiaj umowę i jej nie dotrzymać? To są albo kary, albo inne konsekwencje. No pewnie, że tak. A tutaj się nam mówi, że żadnych. Nie, no tak po prostu nie funkcjonuje współczesny świat. A jeszcze mam jedno pytanko, właśnie jak już jesteśmy w temacie Unii Europejskiej. Czy planują państwo odkłamywać te billboardy, które PGE albo inni wstawiają, że 60% jest Unia Europejska każe płacić za je? Nie wiem, czy państwo widzieli już czy planują państwo taką Już w przestrzeni publicznej funkcjonują takie grafiki, gdzie w tej części granatowej, gdzie jest Unia Europejska, jest logo partii rządzącej, już takie grafiki funkcjonują. Natomiast czy będziemy robić różnego rodzaju kampanię billboardową, tego nie wiem, ponieważ na bieżąco to koordynuje
szefostwo partii, my jako posłowie i w regionach, i w Sejmie, i przy każdej nadarzającej się okazji absolutnie odkłamujemy to, co oni mówią. Ja byłam w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w piątek z siecią sklepów Lewiatan. Na Lubelszczyźnie jest to 300 sklepów, a w Polsce jest to około 3000 sklepów. Rozmawiałam z przedsiębiorcami, którzy planują protesty w całej Polsce, znaczy w całej Polsce, przede wszystkim w Warszawie pod Sejmem w tej kwestii. I też rozmawialiśmy na temat tych billboardów i absolutnie no, ludzie są dzisiaj świadomi i wiedzą, że to nie jest tak jak na tych billboardach, ale przede wszystkim rozmawiamy i organizujemy lokalnie różnego rodzaju akcje. Powiedziała Pani taką rzecz, że Polski Ład był już poprawiany 40 razy. Czy możemy trochę zagrać w grę i obstawić tutaj trochę jak typowych gamblerzy? Ile razy będzie Polski Ład poprawiany, aby mógł osiągnąć taką formę, która jest akceptowalna przez społeczeństwo i która jest zrozumiała dla tego społeczeństwa? Jak Pani uważa? Myślę, że na każdym posiedzeniu Sejmu będzie poprawiany Polski Ład. Tak jak ustawa covidowa była poprawiana 90 kilka razy, tak Polski Ład będzie poprawiany dopóki się nie znudzi partii rządzącej i nie zdecydują, że no jednak powinien trafić do kosza. Ja w tej chwili walczę z ministerstwem o kwestię związaną z przedsiębiorcami, z uwzględnieniem tak zwanych różnic inwentaryzacyjnych w Polskim Ładzie, tak aby przedsiębiorcy, którzy mali i mikroprzedsiębiorcy, którzy są na książce przychodów i rozchodów, którzy na koniec roku robią inwentaryzację i tą inwentaryzację wnoszą jako wartość początkową na początek każdego roku, aby ta kwota została uwzględniona. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że jeżeli nie zostanie to uwzględnione i wyłączone ze składki zdrowotnej, to przedsiębiorca, który sprzedał towar przykładowo ma towaru za 100 tysięcy, to jest towar w cenach zakupu, narzuci przykładowo marżę 20 tysięcy, to podatek dochodowy zapłaci od różnicy, czyli od 20 tysięcy, ale składkę zdrowotną 4,9 w przypadku podatku liniowego i 9% w przypadku skali zapłaci od całości. Czyli jest to, można powiedzieć, de facto podatek obrotowy. I nie wytrzymają tego polskie małe i mikrofirmy. Napisałam w tej sprawie interpelację i rozmawiałam w tej sprawie z wiceministrem Soboniem. Ponieważ nie miał czasu się ze mną spotkać w ministerstwie, więc tak można powiedzieć, udało mi się go zahaczyć, wyhaczyć i dorwać w kuluarach sejmowych. Przedstawiłam mu problem i powiedział, że się tym zajmie i że będzie to zmieniane. Czekam na to, ponieważ jest to niezwykle istotne. To powinno być zrobione natychmiast, bo za miesiąc styczeń podatek dochodowy podatnicy płacą do 20 lutego, za luty do 20 marca i tak dalej, do 20 każdego miesiąca. Dzisiaj mamy 16 i do dziś nie ma zmian w tym zakresie, więc jest to niezwykle ważne. Wiemy, że Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe praktycznie co miesiąc. I ci, co wzięli kredyty w najniższej stopie procentowej, to mają praktycznie o 500-600 zł coraz większe te kredyty. Tak. Słyszałem, że dzisiaj przeczytałem tweeta pani Izabeli Leszczyny, że będziecie robić projekt ustawy, która pomoże tym kredytobiorcom. Może pani coś powiedzieć więcej o tym projekcie? Nie znam projektu ustawy, bo nie rozmawiałam z Izą na ten temat. Natomiast z pewnością myśmy już wcześniej rozmawiali, bo
ten proces podnoszenia, gwałtownego podnoszenia stóp, no niestety miał początek już, znaczy w ubiegłym roku i chcemy zresztą zobligować do tego banki, ale też państwo do gwarancji, do udzielenia różnego rodzaju gwarancji osobom, które zaciągają te kredyty i do swego rodzaju partycypowania w kosztach kredytu. Szczegóły poznam, jak się zapoznam z projektem. Nie jestem członkiem Komisji Finansów, więc, ale zresztą ten projekt będzie omawiany w najbliższym tygodniu i na najbliższym posiedzeniu. Tylko tyle mogę powiedzieć na ten temat, bo nie będę mówić o czymś, z czym się nie zapoznałam dokładnie. Ja jeszcze mam takie pytanie. Podczas Pani rozmowy w Tak Jest, no stała się Pani nowym odkryciem medialnym. Przynajmniej osoby, które nie oglądają TVP, no dostrzegły w Pani wielką wojowniczkę. No na pewno uwarunkowała Pani swoje wypowiedzi odpowiednio i dopasowała je do poziomu Pana Kosmy Złotowskiego. Co mamy zrobić, żeby ten język w polityce się zmienił, żeby przekaz był przekazem, żeby przestało być takie obwijanie w bawełnę i takie powtarzanie pewnych kwestii, które tak naprawdę się nie realizują, ludzie przestają w nie wierzyć. Mówię, Pani wypowiedź była absolutnie świeżością i czy mogłaby Pani nam zdradzić tutaj trochę z tyłu tej sceny politycznej, czy Wy jako posłowie macie jakieś przygotowanie medialne? Nie, absolutnie nie. Żadnego przygotowania medialnego nie mamy, nie mieliśmy. Ja idąc do stacji albo wiem, o czym będzie rozmowa, albo mam podany ogólny temat, sprawy bieżące. No więc trzeba wiedzieć, co się danego dnia w danym tygodniu wydarzyło i wiedzieć, jakie jest stanowisko partii, a przede wszystkim w mojej ocenie najważniejsze jest to, aby wiedzieć, jakie samemu się ma zdanie, ponieważ no, zdarzają się kwestie, z którymi na przykład się nie zgadzam, jeśli chodzi o ogólne stanowisko partii. Wtedy jest dyskusja, każdy przedstawia swoje stanowisko. Natomiast jeśli chodzi o Tak Jest, ja absolutnie nie spodziewałam się, że to nabierze takiego wymiaru. Byłam pierwszy raz w TVN-ie, ale wielokrotnie wcześniej byłam w stacji publicznej, w TVP Info, ponieważ no, tam niewielu chodzi, niewielu chce chodzić, dlatego że tam nie ma merytorycznej dyskusji i rozmowy, nie wiadomo jakie prowadzący zada pytanie i właściwie ja to traktuję jako ring, jako walkę o sprawy słuszne. Trzeba mówić szybko, bo w każdym momencie można mieć odebrany głos bądź wyłączony mikrofon, jeśli to jest zdalne połączenie. Trzeba mówić konkretnie i skrótowo, ale tak, żeby powiedzieć słowo klucz, żeby widz czy słuchacz to wiedział, o co chodzi. Poza tym powiem Państwu szczerze, że będąc na mównicy, mając minutę czasu, wypowiadając się na temat ustawy, która ma kilkaset stron, trzeba zastanowić się konkretnie, co chce się powiedzieć, w jaki sposób i jaki ma mieć to wydźwięk, aby po prostu obywatele aby obywatele usłyszeli to, co chcemy im powiedzieć. Pan Kosma przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o swoją arogancję. Nigdy bym sobie nie wyobrażała, że polityk, który nie będąc w polityce, nie sądziłam, że polityk, który zarabia tak ogromne pieniądze, może z taką lekkością i z taką w cudzysłowie nonszalancją mówić o tym, co my jako obywatele tu w Polsce możemy bądź nie możemy, co nam się należy, a co nie. Naprawdę uważam, że to nie człowiek jest dla funkcji, nie funkcja jest dla człowieka, tylko człowiek dla funkcji.
tacy politycy, tacy ludzie przede wszystkim nie powinni pełnić takich funkcji, jeśli nie szanują publicznych pieniędzy i jeśli nie szanują ludzi, których na nich głosowali. No, dla mnie nie do pomyślenia. Mówiłam z serca, co myślę. Starałam się być powściągliwa, bo miałam na końcu języka słowa bardziej dosadne, ale mniej można powiedzieć, no, cenzuralne, bo mi się po prostu aż nasuwało, miałam ochotę powiedzieć, co myślę o człowieku, który siedzi sobie w ciepłym fotelu, czy, że tak powiem, w wygodnym gabinecie, a ja 2 dni wcześniej rozmawiałam z przedsiębiorcami, którzy nie wiedzą, czy mają zapłacić za prąd, czy mają zapłacić za gaz, czy mają zapłacić pracownikom, czy mają zapłacić ZUS. Po prostu oni mówią, nie wiemy, którą dziurę zatkać, którą dziurę łatać. Nie wiemy, co będzie za tydzień, nie wiemy, czy przetrwamy kolejny miesiąc. Piekarnia, w której kupuję pieczywo, na początku ubiegłego roku, a jest to dość spora piekarnia, płaciła około 20 tysięcy za gaz, a teraz przyszło jej 91 500. Więc proszę sobie wyobrazić, o ile musiałyby wzrosnąć produkty, żeby ci ludzie mieli tak zwaną rentowność. To ja pani powiem prywatną taką rzecz. Ja miałem 500 zł, bo też przedsiębiorstwo, moi rodzice prowadzą, i teraz po 2,5 tysiąca. Jest 520. No więc to są, ale to, a to jest tylko gaz. A jeszcze do tego dochodzi. On też poszedł, tak? Tak, wzrosła kwota minimalna, ZUS. No, po prostu wszystko. Wszystko. Dokładnie. I ktoś z taką nonszalancją mówi, no to nie bierzmy. No, matko jedyna, naprawdę, zostawmy temat, bo coś powiem, co mi się nasuwa na język. Na co ten pan zasługuje, naprawdę zasługuje. Powinien zobaczyć. W ogóle uważam, szanowni państwo, że niektórzy powinni zejść na ziemię i zobaczyć, jak ludzie żyją. Bo jeżeli ktoś siedzi, czy to w Sejmie, czy w samorządzie, kilka kadencji, to mam wrażenie, że jest oderwany od rzeczywistości. Naprawdę. Ja w swojej ulotce pisałam 2 kadencje i koniec, i tak uważam. A tak powiedzieć jeszcze na koniec, pamiętam panią z TVP Info, jak pani z Mejzą rozmawiała. Tak, to... tak. Najlepsze wystąpienie. A to też było takie naprawdę emocjonalne, bo dosłownie pół godziny wcześniej w moim mieście przed ratuszem były protesty związane ze śmiercią pani Izy z Pszczyny. Mnóstwo ludzi przyszło, zabierałam głos, podchodziły później do mnie młode dziewczyny i mówią, no dziwicie się, że my się boimy rodzić. No a jak zajdzie taka sytuacja, to co? To lekarz, do którego chodzę, bądź będę w szpitalu, będzie się zastanawiał, czy dokonać aborcji i ratować moje życie, czy nie. I wie pan, i to było tak dosłownie bezpośrednio po. I idę do swojego biura, łączy się zdalnie i pan Mejza z takim tekstem właśnie do mnie, że ja kłamię, że ja wprowadzam ludzi w błąd, że ja kłamię. A pan Mejza, którego obserwowałam w Sejmie od pewnego czasu, zwrócił moją uwagę swoją taką, no, taką butą, no, takim cwaniactwem, takim macho, taki. Wiesz, kurczę, no chyba to nie miejsce dla tego pana, ale każdy ma prawo do swojego wizerunku. Nie upłynęło długo, jak zresztą rozmawiałam z koleżankami z jego okręgu, które mi tam historię jego dorobku, jego kariery biznesowej opowiadały. No i niestety wyszło szydło z worka, wyszedł cały pan Mejz. No. Dobrze, jeszcze chciałbym poruszyć taką jedną sprawę, bo właśnie poruszyła pani chyba temat, który bardzo też boli wyborców. Powiedziała pani, że wydaje się, że niektórzy są oderwani. Tak. My tutaj naszymi spotkaniami próbujemy właśnie przybliżyć głównie tych obywateli, tych wyborców do posłów.
Ale mam wrażenie, że moglibyśmy zrobić więcej. Czy mogłaby nam pani podpowiedzieć, co my, wyborcy, co my, ludzie, którzy głosujemy na państwa, możemy zrobić, aby nasz głos był słyszalny, aby partia, którą pani reprezentuje, a także inni oczywiście, żeby usłyszała, że trzeba zrobić krok trochę może do przodu, że nie wolno stać cały czas w tym samym miejscu, tylko trzeba też się rozwijać. Każda organizacja powinna się jej rozwijać, powinna iść czasem wdrążać nowoczesne rozwiązania. Co my możemy zrobić? Dla mnie jako młodego polityka w sensie tej polityki ogólnopolskiej niezwykle kluczowe są kontakty z ludźmi, to czego oczekują ode mnie wyborcy, ale nie tylko wyborcy, bo spotykam się z ludźmi, którzy nie pytam ich o poglądy polityczne, nie pytam ich na kogo głosowali, tylko najczęściej spotykam się w kwestiach związanych z ich problemami. I często słyszę takie sformułowanie, takie zdanie, że nie słucha się obywateli, że nikt nie odpowiada na ich prośby, że nikt nie odpowiada na ich apele, że nikt nie chce się z nimi spotykać. I to, co powiedziałam wcześniej, to wynika z tego, że niektórzy politycy za długo są tu, gdzie są, stracili kontakt z rzeczywistością, ponieważ nie spotykają się z ludźmi. Ja nie wiem, jak to zrobić, ale uważam, że polityk powinien być wynagradzany i w kwestiach związanych ze swoim uposażeniem, i w kwestiach poparcia w odniesieniu o swoją aktywność. Nie o to, jakie ma miejsce na liście. Nie podoba mi się to też, ten układ list, że jedynka i później kolejne osoby. Powinno być to, jakie kiedyś pewien z polityków zaproponował, że listy powinny być okrągłe. Nie powinno być jedynki tylko na zasadzie koła. Być może to jest jakiś pomysł. Natomiast dziś w polityce większość funkcjonuje na bazie statystyk, badań fokusowych i tego, co się dobrze medialnie wydaje im się sprzedaje. To w mojej ocenie absolutnie nie tędy droga, dlatego że, jak to ktoś powiedział, po czynach ją czy jego poznacie. I to są takie kariery czasami bardzo dynamiczne, ale też krótkotrwałe. A czasami jest tak, że osoby, które naprawdę ciężko pracują, takie mróweczki, nie są doceniane, bo one robią swoją robotę. To dużo zależy od państwa, od właśnie takiego przekazu, od rozmowy, od też, można powiedzieć, oceny pracy. Ja bym chciała, żeby ktoś, oceniając posła, popatrzył, co robi, ile ma interwencji, ile ma interpelacji, ile ma wystąpień, jak często się spotyka, żeby to był przekrój działalności. Na tej podstawie powinni być wybierani i oceniani politycy, samorządowcy, posłowie. Bo wiecie państwo, no dziś jest kultura, można powiedzieć, obrazkowa i to, co ładnie wygląda, nie zawsze jest tak kolorowe i tak fajne. Czasami te rzeczy trudne i te rzeczy takie mozolne są niewidzialne, niedostrzegalne, bo nie są medialne, bo się źle sprzedają. Bo trudno mówić na przykład, ja też tego nie robię, o kwestiach związanych na przykład z przemocą w rodzinie, a spotykam się z tym bardzo często. Przychodzą do mnie kobiety, i trzeba im pomóc. Tego się nie mówi, nie nagłaśnia. Takich spraw jest bardzo dużo. To, jak teraz funkcjonuje prokuratura, to jest skandaliczne. Powiem tylko jedną z historii. Przyszła do mnie dziewczyna, kobieta już po chyba 2 miesiącach od zdarzenia, która została pobita, niemal zakatowana, gdyby nie uciekła z ogródków działkowych, obok jej sąsiedzi, po alkoholu, no po prostu
dopuścili się takich czynów i ona uciekła. I prokurator wydał zakaz zbliżania się do niej na odległość 50 metrów. A oni mieszkali w tym samym bloku. I ona mówi, ja się boję wyjść do sklepu. Ja się boję drzwi otworzyć, bo zdarzało się tak też, że dzwonili. No wiecie Państwo, to są takie rzeczy, o których nie mówi się, ale to jest mozolna praca, bo to jest dużo interwencji, pism i do prokuratury, i na policję. I myślę, że taka mrówcza praca, która, jak powiedziałam wcześniej, nie jest medialna, nie jest widoczna, powinna być tą jednym z parametrów oceny pracy posłów. Posłów, samorządowców, polityków, ludzi funkcjonujących w życiu publicznym. Ja bym chciała, żeby osoby, które idą do życia publicznego, miały choć trochę doświadczenia, czy to w organizacjach pozarządowych, czy to w samorządzie, czy to w biznesie, żeby wiedziały, jak się zarabia pieniądze, żeby wiedziały, jak ludzie żyją, żeby wiedzieli, z jakimi problemami ludzie się spotykają. Wówczas ta polityka byłaby bardziej realna, mniej medialna, a bardziej realna. Dokładnie. W takim razie bardzo dziękujemy, robi się już późno. Bardzo dziękujemy bardzo. Za czas. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Życzymy miłego wieczoru. Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.